wchodzimy na waterfole i mamy super przewodnika, który nam o wszystkim opowiada. Woman, this one. Okay. Mm-hmm. When the woman drink often the mango skin tea, you have charismatic the skin. Okay. Mm-hmm. Yeah. But you already charismatic. But I mean, if you drink often, this is good for skin. Mm-hmm. Yeah. So I have later in my lecture. Okay. Oh, vanilla? Yes. But no, there is no season today. Mm-hmm. What is it? This is coffee flower. Coffee? Yeah. You know coffee? Wow. This is Arabica coffee. Oh, yes. Yeah. This is the coffee. This is the flower used for the parfum. What's that? Oh. This, this monster. Which one? The flying one. Oh, the big one. Bees. Yeah. Oh. And this is the copy. And when they out, like that, coming out, the bin coming here. Oh. Huh? Oh. The copy. Yeah. And then the luwak animal, they sitting on the trees, and then they eating the bin, only the red one, from mm-hmm. the trees. And then 10 minutes, they making fermentation by his stomach. And then the luwak cured poop. Yeah. And then we taking the bin of the poop. That good coffee in Bali right now, really. It's very good for healthy inside. Yes, yes. I one żyją sobie w klatkach, ale tylko przez chwilę, dopóki się nie wypróżnią i nie dadzą tej kawy pysznej na Bali, a potem są wolne znowu. Zamykamy oczy, bo chce nam Gede zrobić niespodziankę. My friend, I need your help too. Okay. A free woman, would you like to take care of the eyes like this, yeah? I know we come close. And what about the men? No problem. Just the special for guys, for ladies. Yeah. Okay. Can you close your eyes? Yes. Can you close your eyes? Yeah. Follow me. Just follow me. Okay. Yeah. Let us stop. Wait a moment. Ready? 1, 2, 3. Welcome. Yeah. Welcome. This is the wardrobe. Whoa! Hall. Jakieś 20 lat temu w toalecie miałem w domu obrazy taki. I tam. Doszliśmy chyba do najpiękniejszego miejsca, jakie w życiu widziałam. Sekumpol. Tutaj takie wierzenia, że co? Że to przynosi szczęście i można dziękować za życie i jak się tak zrobi, to życie będzie lepsze w przyszłości. Ja i co tam się robi tutaj? Chodź, pokażę ci, chodź Marzo, chodź. No idę. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Kolejny wodospad. Już nawet nie wiem, który jest piękniejszy, ale nigdy nie byłam w takim miejscu na ziemi. I doszliśmy ze znajomymi do wniosku, że część Tajlandii, w której byliśmy, może się schować. Phuket, Bangkok, no Bangkok to wiadomo, ale Phuket i te wszystkie wyspy wokół Phuket. No niestety, Bali wygrywa. Poza tym Balijczycy to są najmilsi i najbardziej uczynni ludzie, jakich kiedykolwiek spotkałam, ale o tym opowiem Wam kiedy indziej. O! Kim zostałyśmy?
królowe miejsce wodospadu. Tak, a ponieważ tutaj jest kilka wodospadów, to każda ma swój własny. Jest Bici, Ichi i jakiś... Midzi. A tam jest napisane, że jest Fiji. Fiji. Ja biorę Fiji dziewczynę. Jackfruit inside. Jackfruit, the like I saw you, Jackie Chan. Gada nas częstuje, to są takie smażone owoce, które tu się nazywają Jackie Chan. Take all me. With the honey, this is with the honey. Okay. Eating. Może dwie małe, żeby mi się jedną plecaką. Thank you. With the honey. Have you finished? Have you finished eating? You put honey again. Ah. Godzina. To się ciągnie. Takie racuchy też. Z miodem. Miód z dżungli, on jest tak... Maczajcie w miodzie. Nie jadłam nigdy czegoś takiego. Ale szczerze. Moczymy to w modzie i jemy. To jest niesamowite. Nigdy, co to, jak, smakuje to jak co? Nie da się tego porównać. Nie da. Trochę jak racuchy, trochę jak... Banan. Trochę, ja mam tu pestkę jakąś w ogóle. Nie miodu mi posmakowało. You say Ena. 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 Yeah, Ena is delicious. Oh, so good. Very good after John Sekumpul. Waterfall. To było pyszne. Ja nigdy nie jadłam czegoś takiego. Co to w ogóle, jaka to była konsystencja? W ogóle tego się nie da powtórzyć. Jeszcze oni to smażyli w tej kamierce, więc to też na pewno zmieniło konsystencję pod wpływem tego... A te owoce nazywały się Jackie Chan w ogóle. A on nie żartował? Nie, jakoś tak, że... Nie, żartował. Nie, że one się nazywają trochę inaczej, ale coś na nie mówił Jackie Chan. Chan, czy tam właśnie jakiś... coś takiego. A to było, słuchajcie, tak świeżutkie, to było zrobione teraz. Musimy poprosić, żeby... Świeżo zrobione tam jego tam... To z tego było. Z tego? Tak. To wygląda jak dura. Nie, to wcześniej to widziałam. Ładniejsze. What is the name of this fruit? Jackfruit. Jack, okej, jak Jack Sparrow. Zobaczcie, jaki piękny zachód już się robi. No. Po dniu pełnym wrażeń wracaliśmy już do domu i nagle zatrzymaliśmy się w miejscu, którego tak naprawdę nazwy nie znamy, ale zatrzymaliśmy się na obiad. Każdy z nas zapłacił 2,50. Dojechaliśmy do jakiegoś takiego lokalnego miejsca i to nie robi takie rożki. Nie wiemy za bardzo, czy to się wrzuca do dupy, czy tak się jest tego rożka, ale jest w nim wszystkie składniki, to nie jest składa. Ja na siku nie byłem. Najpierw fryz. O, to dam limon, ale nie, lepiej nie. Ale dam limon, nie, ale nie, akuan, galo, nie, gocie, nie, ma. Trochę w sos złożone i ludzie to biorą do domu. A tu jest pyszne i nie wiem, co to jest. To mać? Nie wiem, czy to jest 100 tysięcy, kochani. Zapłaciliśmy za takie cudo, duże. 2,50. 2,50 zł. Nie rozumiem. Po angielsku w ogóle nie mówili. Nie. 2,50. Dobre? Pyszne. A co to jest? Tak jak kiedyś miała powiedzieć. Nie wiem, najbardziej mi smakują te takie brązowe wiórki, które mają taką chrupiącą konsystencję, ale są lekko słodkawe i nie umiem ich do niczego porównać. Zjedliśmy, nie wiem, czy będzie nas słychać. I tak, i to był ryż z tofu, z kurczakiem, z wiórkami z kokosa prażonymi. Tam były jeszcze to ziarna. Ziarna jakieś prażone. Tak. I ostry sos. I jak oceniacie? W skali od 0 do 10. Dla mnie było przepyszne. Było bardzo dobre. Było mocno ostre. Ja dodam, że moje nie było aż tak ostre, może miałam troszkę mniej sosu. Ale bardzo smakowała mi właśnie ta brązowa posypka, która okazała się prażonymi wiórkami z kokosa. I poprosiłam panią, żeby mi jeszcze trochę dosypała i posypała cały mój ryż tymi wiórkami, więc po prostu byłam w niebie.
Bardzo dobre, 2,50, a teraz bierzemy coś na słodko. Podobno na słodko. Nie wiem, co. On the Molen. On the Molen. Może to nazwisko, a może to potrawa. Okazało się, że to jest nazwisko. Okej. Pan pakuje w takie pudełka. Dobra, tam pachnie zajebiście, weźmy jedną paczkę. Tam pakuje w takie pudełka. Jestem pan, sorry. Where are you from? Poland. Colombia. Będziemy tam, to będziemy próbować. Lovina, next Ubud and next Buda. Za takie pudełko. Odpadł mi na spróbować jednego i powiem, czy to dobra. Dobra. Za takie pudełko 10 tysięcy, czyli 2,50. Kolejny 2,50 dzisiaj. Weź tego spróbuj. Which one is better? This one or this one? This is different. You can try one of this. W smaku najbardziej czuć ten sezam. Sezamki. Jak sezamki, tak zakleja. I to jest chyba samo ciasto w środku. Okej, drugie. Ktoś może jeszcze chce spróbować? Dawaj, Rosie. A drugie ma bardziej chrupiące ciasto, już widzę. Takie croissanty piękne. Thank you. O, to ma coś w środku. Dobre? Ryba. Robaki. Nie. Nie wiem, co to jest. Banan. Banan? Banan. Banan? Banana? Inside? Banana, to jest banan. No to weźmy tylko te banana. Ale te też są dobre, są tak? Dobre. Są inne. Banana and chocolate. Banana and chocolate. O, to są banana and chocolate. Da się rozróżnić. To jest ciepły jeszcze. Oh my god. To jest z bananem, a to jest czekoladą. Banan. Nie. Te nie mają banana. To nie, to ma banan i czekolady na raz. Tak. Jakie to jest dobre. Wie, czekoladowo-bananowe pierożki robione na tuż z tym tłuszczu, głębokim tłuszczu. To nie to, Marto. Nie słuchałeś. Pycha.